I powracam do druku 910. Tak jest. I proszę pana przewodniczącego o zerwę. Po pierwsze, przepraszam za nieobecność, ale miałem gości. Po drugie, proszę państwa, co jakiś czas powołujemy komisję nagród, w skład której wchodzą przedstawiciele największych, wskazanych uczelni, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego. W kontakcie z panami rektorami prowadziliście, zaproponowali oni, aby tej komisji nagród uczestniczyli pan rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej i pan nowy rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczelnie państwa proszę o zatwierdzenie tego składu. To jest jakby potwierdzenie decyzji kolegium rektorskiego w tej materii. Dziękuję. Nie widzę tutaj opinii Komisji Kultury. Rozumiem, że będzie prawdopodobnie jeszcze tą sprawę rozpatrywać. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Prezentacji klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie czytania projektu i tu właściwie będziemy głosować, tak? Termin, tak, no dobrze. Tak jest. Czyli wyznaczam, stwierdzam odbycie czytania projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na godzinę 13.00 i ostateczny termin poprawek na godzinę 13.10.